Cześć Mateusz. Dobry. To wcześniej twój tata wspominał, że będą jakieś nowe projekty. Czyżby to było to? No, to jest nowy projekt. Bo widzę, że to trochę nie przypomina traktora, bo jest po prostu kabina na kołach. To może być, nie wiem, nawet samochód terenowy. Nie, to będzie traktor. Sobie takie jest założenie. A co z tego wyjdzie, to się okaże. No, tak pokrótce, co to jest? KS7740. Czyli ile koni mamy wtedy? Około 250. Czyli duży. Duży. A macie taki sam. Takiego dokładnie nie mamy, 7240. Czyli większy macie. Nowszy. Nowszy, ale. 72 to jest nowszy, bo to, a 40 no to on powinien być w teorii praktycznie taki sam mocowo. Czyli to po prostu jest mocno zdewastowany ciągnik, który ma ile lat? Koło ponad 30, 30 gdzieś. Początek lat 90. Bo strasznie jest zdewastowany. Ktoś go po prostu, nie wiem, albo zaczął remontować, albo go tak popsuł, że nie mógł go naprawić. Ja wiem, że u tej osoby, od której go kupiliśmy, ten ciągnik u tej osoby stał 2 lata. A on już go kupił rozebranego. A no to w ogóle. Bo ten ciągnik może już tak stać, nie wiem, ze 3-4 lata, jak nie lepiej. No to jest ambitny projekt, żeby coś takiego zrobić, nie? Bo tutaj pewnie jest dużo rzeczy brakuje. No co, silnik jest, potem go pójdziemy, możemy pokazać, tylko silnik jest zatarty na wale próbowym. Czyli po prostu cały remont się zaczął od remontu silnika i się skończył na tym. Na to wygląda. Czyli póki silnik był, to ten ciągnik jakoś jeździł. Tak. Na rzemy akurat kiedyś już, tak jak na jednym filmie było wspominane, jeden ciągnik już rozebraliśmy na części, no to silnik mamy cały, drugi. I na podstawie tego silnika drugiego, co mamy, tylko z tego silnika, co tu był, pójdzie osprzęt w postaci jakiegoś interkulera, turbiny, pompy wtryskowej, wtrysków. Tylko oczywiście będzie trzeba takie wtryski i pompę dać do zregenerowania. I na podstawie tych dwóch silników złożymy jeden. A jak ty, Mateusz, oceniasz w ogóle ten ciągnik? Jak to tego sobie. Znasz te ciągniki dobrze, nie? Ale ten konkretny model, czy No, ten TKS-y? egzemplarz bym Ten powiedział. Bo egzemplarz? tu widzę w środku jest dosłownie jak po jakiejś, jakby gdzieś z wojny wrócił, co? Ten egzemplarz oceniam na totalnego złoma. No bo tu ja nic nie widzę. Wszystko jest kurcze wyrwane, Ale poszarpywane. na totalnego złoma z potencjałem, w naszym przypadku z tego względu, dlaczego mówię w naszym przypadku z potencjałem, bo my większość części, jakie w nim brakuje, mamy. Bo w tym ciągniku, co był rozebrany, no to wszystko, co tu mniej więcej brakuje, tam jest. Tu kabina jest całkowicie zdewastowana, nasza kabina jest do poprawek, ale jest w miarę ładna, taka, że idzie ją jeszcze naprawić. W naszym nie ma przedniej osi i tylny most jest, znaczy i przednia oś jest częściowo rozebrana i tylna oś jest częściowo rozebrana, a tutaj przednia oś i tylna oś są kompletne. Bo w tej przedniej osi mamy napęd, ma się też rozumieć, nie? Tak, tak, Przecież. tak, 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 tak. I to jest bardzo istotna rzecz, jeżeli tego Tak. nie mieliście. No i to jest kompletne. I raczej sprawne. Tak. No tu przede wszystkim brakuje silnika, tak? No bo tam silnik jest, ale silnik jest uszkodzony. Ale że tak jak mówiłem, u nas silnik jest, no to z dwóch silników jeden złożymy. No i tu jest kolejna sprawa, że no opony są jakie są. No ale właśnie to wy chyba nie macie na tak szerokich oponach Nie, ciągników. to jest opona 800 tutaj z tyłu. Jakaś taka widzę wyjątkowo szeroka. 800. No ale to są inne felgi przerobiane jakieś? Czy Tak, to są felgi, że to jest felgi. Czy to takie ciągniki też wychodziły z taką Nie, oponą? one fabrycznie nie wychodziły, bo to w ogóle widać. Zobaczy pan tutaj. Widać, że te felgi są z dwóch spawane. Tu. Czyli ktoś taki patent zrobił, co Tak. samemu chyba. Tak, ta felga była węższa. Na 100%. No ale to ona ma 800, to DT820, Nie, ale. nie, nie, rozmiar mamy tu. 800 na 70 na 38. No imponująca jest opona. Będzie Na ten ciągnik. ale będzie chodził jeszcze szerszy będzie. Jeszcze szersze opony przyjdą? Nie, przyjdą bliźniaki. A, ale już, ale te opony na pewno nie będą. Tych nie będzie, przyjdzie opona 620 plus bliźniak chyba też 520. Ale w ogóle w jakimś gospodarstwie jakaś taka maszyna ma u was takie opony wielkie? Kombajn. Kombajn ma takie. 900. A, no to co innego. Ale przy kombajnie to opona jednak się robi mała, nie? A tutaj. To jest olbrzym. Naprawdę te opony tutaj robią wrażenie. No ale ten ciągnik będzie na stałe chodził na bliźniakach. On nie będzie miał bliźniaków nigdy ściąganych. Jest na tyle tych ciągników, jest na tyle pracy dla nich, że mogą cały czas chodzić. No ten ciągnik będzie no, dosyć konkretnie odbudowany. Kabina będzie odbudowana, plastiki będą odbudowane, opony będą nowe. Chcemy go zrobić takiego ładnego, ładnie pomalowanego. Oczywiście będzie przygotowany do pracy z nawigacją. No tu będzie przy nim pracy. No gdzie się nie spojrzy, to pewnie są jakieś poprawki. Tu coś powiązane na drutach, jakieś kombinacje, nie?
No trochę będzie przy nim roboty. No i żeby części też zdobyć, pewnie do takiego ciągnika nie jest tak łatwo coś kupić już po 30 latach. Są w miarę części, bo tak naprawdę te ciągniki prawie się nie zmieniły do roku 98-9. Czyli jest duża seria. Tak, bo one były produkowane, pierwsze wypusty wychodziły w 87, a ostatnie gdzieś w 99 i to były już niby trzecia generacja tego ciągnika, ale tak wprawdzie to te ciągniki cały czas były w większości takie same. Tam ale... się zmieniały takie rzeczy jak lampy na przykład i inne jakieś tam, takie pierdoły się zmieniały. A ten ciągnik jest produkcji amerykańskiej? Tak, czysty Amerykaniec. Czysty? Tak, składany w Ameryce. Mhm. Ale on w Ameryce pewnie nie pracował, przyjechał do Europy. Przyjechał prosto do Europy. Nowy. Bo to jest wypust w ogóle typowo nasz europejski. To jest dokładnie wersja na Niemcy. A po czym to poznać? Można to poznać po wybieraku biegów. Wybierak biegów jest 17-biegowy. To była wersja na Niemcy, bo oni mieli, chodziło o prawo, nie przy jakieś tam z prędkościami i były 17-biegowe. Czyli wolniejsze. Tak. Przynajmniej tak słyszałem, że to akurat na Niemcy, ale albo Niemcy, albo też w Holandii coś takiego chyba było, tu już pewności nie mam. No bo tak. To jest w ogóle ta wersja 71, więc on jest wolniejszy, jedzie 35 na 18 biegu, plus ten jest 17-biegowy, no to on jedzie w ogóle tam 28. Mhm. Aczkolwiek 18 bieg on ma, tylko trzeba rozszlifować wybierak, żeby ten 18 bieg dało się wbić. I on wtedy zapnie normalnie 18 bieg i wszystko będzie tak, jakby miało 18. Bo tu silnik od razu bezpośrednio wchodzi na ten wałek? Czy jeszcze coś tu przychodzi? Jeszcze przychodzi takie ala sprzęgło. One sprzęgła jako takiego nie mają, ale takie coś ala jakby. Przecież nie. Tu już chyba przychodzi silnik. Już tak dokładnie budowy nie pamiętam. Musiałbym na schematy zerknąć, ale chyba tu już przychodzi. Tylko, że tu jeszcze przychodzi taka ta rama, co jest tutaj zakręcona. To przy silniku, potem jak pójdziemy do silnika, będzie widać. To tutaj jeszcze przychodzi taka przedłużka. Mhm. Ona teraz przy silniku się została. Ta przedłużka jest przykręcona do tego, a to jest do przedłużki przykręcona. To tu w zestawie było jakieś obudowa tego ciągnika, maska, wszystko jest? Jest. Tylko to leży na hali. Czy wszystko było rozebrane i tak rzucone? Ciągnik można powiedzieć, że jest kompletny, tylko że te niektóre elementy od niego są zdewastowane i nie ma sensu. Tak jak ten silnik właśnie, no to nie ma sensu zbytnio go reanimować. A tak co, że chyba szyby nie są pobite, nie? No właśnie, ja się zdziwiliśmy, że wszystkie szyby są. A te opony to raczej nie są fabryczne, nie? Nie, oryginalne. Znaczy mógł na nich wyjść oryginalnie, o tak panu powiem. Bo widzę, że taki kurczę Pirelli, tam jakieś też porządnej marki, same markowe. Mógł na nich wychodzić... I ta guma jest taka, bym powiedział, do zużycia bardzo trudna chyba, nie? Mógł na nich wyjść oryginalnie, chociaż nie wiem, czy wyszedł na nich oryginalnie, bo to historię tego ciągnika nie znam wcale. Nie, bo to trzeba bo Tomasza zawołać, on by zaraz powiedział, z którego roku opony są, nie? To może by się okazało, że jeszcze fabryczne. Nie, no tył mówisz, że są felgi przerobione, nie? Tak, tył widać, że był przerobiony. Ale że ktoś miał taką fantazję, że to tak zrobił. To jest coś ładnie zrobione w ogóle, to nie jest tak na lipę. Takie koła sobie zastosował. Musiał w jakichś kurczę trudnych warunkach pracować ten ciągnik. Na uciągu musiało komuś zależeć, no bo to jest szersza opona, lepszy uciąg. No tak, gdzieś jakieś błota, nie błota. Albo... Zobaczę jeszcze, jak to... Tutaj trochę strach chodzić, żeby nie spać z tymi schodami, ale tutaj jest no tragedia. Dobrze, że chociaż zegary są, nie? Ktoś je próbował może wyjąć, ale nie wyjął. Pajęczyny wszędzie straszne, że to bardzo długo widać, tutaj nic nie robił. A czemu tą podsufiskę ktoś wygryzł? Nie wiem, to nie powiem panu, bo nikt na ten temat nie wie. Bo to musiał się trochę kurczę naszarpać z tym, nie? Żeby to wyrwać. Trzeba było się postarać. Tym bardziej, że tu chyba nic nie wyjął stąd z tego dachu, bo tu nic nie było. Tu nie ma co być, to ewentualnie głośniki mógł wyjąć z tych. No głośniki są wyrwane membramy, chyba że jakieś dzieciaki się tu bawiły. Albo ona może zaczęła odpadać i się oderwali całkiem. No powiem, że ambitny projekt to zrobić. Taki ciągnik. Trzeba dobrze taki ciągnik znać, żeby to wiedzieć wszystko, jak to poskręcać. No powiem panu tak, gdyby nie to, że jest właśnie ten drugi ciągnik, żebyśmy się tego nie podjęli, bo by się nie opłacało finansowo, ale że jest ten drugi ciągnik, jest... Nie no, jeżeli jest, zrobić. Jest składak i są podstawowe rzeczy, takie grubsze, dobre. Tak naprawdę jedyne, czego nie mamy z takich drogich rzeczy, to nie mamy przednich opon do niego.
No opony to są materiały, można powiedzieć, eksploatacyjne, nie? Tak. Idziesz do sklepu, zamawiasz i masz. No bo tak jak tylnie koła w ogóle całe mamy. Przednie, tutaj felgi zmienimy, przyjdą inne felgi. Bo to są felgi na 28, my mu z przodu założymy felgi na 30, ale felgi też mamy. Mhm. No bo tamten ciągnik miał pewnie jakieś też podzespoły, nie? Bo z tamtego właśnie to leży, tam leżą od niego felgi jeszcze. Chociaż tu przyjdą w ogóle inne felgi, bo tu przyjdą felgi do bliźniaków do przodu. Też będą bliźniaki? Tak, przyjdą te felgi, które są na tym ciągniku, co aktualnie pryska. A tu tak wszystko będzie na bliźniakach, to ten ciągnik z czym będzie miał pracować? Z jakimiś siewnikami, z czymś takim. A, żeby nie ugniatał ziemi. Tak. Ten no sposób. I w mokrych warunkach będzie sobie lepiej radził, potencjalnie jakieś mokre siewy, to zawsze będzie bardziej no tak. Przechodził. Tu mamy właśnie te uchwyty do bliźniaków, tak? Tak, tu są koła, które pójdą jako bliźniacze do przodu. Ale tu mamy ten właśnie bliźniak, a podstawowe koło to tamto będzie nie? Podstawowe koło będzie to, co jest na tym ciągniku, co chodzi z opryskiwaczem, bo chodzi o to, że tam jest felga do bliźniaków. Mm-hmm. No i wykorzystamy tamte felgi, żeby już nie kombinować. A za to te felgi, które leżą na zapasie, no to na tamte felgi będą kupione opony i będą założone do tego ciągnika, co opryska. Są całe koła do tyłu. Może idealnego bieżnika nie mam, ale bieżnik jeszcze nie jest taki zły, jeszcze no może nie, pochodzić. Nie, jest bardzo ładny. No wie pan, nowy nie jest, ale jeszcze jest dobry, on jeszcze może chodzić jak już najbardziej. Jak opona jest dobrej marki, to na zanim się wytrze, to jeszcze pochodzi. Te opony mamy, bo jak był kupiony nowy opryskiwacz, poszedł case do oprysków, case ten co opryska miał właśnie te koła z tyłu, ale to jest rozmiar 620, on jest minimalnie za szeroki do opryskiwacza, bo w opryskiwaczu są koła 520, no i niepotrzebnie tych nie dodatkowo. Dlatego tam poszły koła 520, no i przez długi czas nie było co z nimi zrobić, a że jest to kupione, no to ten ciągnik te koła do tyłu dostanie. 620, dwie sztuki. Tak, no i to są o. To razem będzie 1240. No tak, tylko to jedno idzie na lewo, drugie na prawo, nie? No ja mówię o bliźniakach, bo bliźniak będzie taki sam, nie, tak? Nie, bliźniak będzie tam leży, chyba 520 jest bliźniak, chyba dobrze pamiętam. Mniejszy. Tak, tu są uchwyty do klamr od bliźniaków. No i potem tam się łapie za specjalne takie uchwyty w bliźniakach. I tu już leży bliźniak też ma dosyć. Ale jak on protektor. Stoi, to się wydaje dużo większą, wyższą oponą od tamtej. Nie, to samo jest. Ale to też jest 42 cale. Tak, to jest to samo, bo to chodziło razem w komplecie. Bliźniak, też jeszcze ma ładny protektor. Nie no, on ma bardzo ładny. I to jest przeliczeniowe, to jest 28 na 42, to jest przeliczeniowe 520. Czyli będziemy mieli 520 plus 620, 1140. I te opony z takimi tutaj, te koła są z takimi kołnierzami wielkimi. Tak, bo są kołnierze do bliźniaków. Jak to znaczy to do bliźniaków, to wchodzi wtedy w tamtą felgę. No i jest wtedy, o. Jest wtedy za ten rant się zapina klamry. I to jest opona firmy Allianz. Co to jest w ogóle za firma? ISRAEI. Co to za państwo? Izrael? No chyba tak. Z Izraela są. Nawet nie wiedziałem, że gdzieś z Izraela jakieś opony produkują. Dużo jest opon jakichś chińskich, jakichś tam... No Izrael to nie Chiny. Ale to ogólnie z tamtego, z takich rejonów, takich dziwnych dla nas. No Izrael to jest Bliski Wschód, no to... To raczej może mogą być dobre opony z Izraela. Nawet nie wiedziałem... No Allianz nie jest taką złą marką, bo taka jest... Mateusz, mamy tutaj silnik, tak? Ale tak. Ten silnik widzę jest strasznie ogołocony, co? Bo jest rozebrany, drobny mak. Ale jak on jest tak rozebrany i wszystko jest przekorodowane, to już chyba jest złom, czy nie? No raczej tak, jakby go wyczyścić, to może, ale to do tego nie, bo ja nie wiem, bo tutaj cylindry są zardzewiałe, nie? To tu się tuleje wymienia, czy jak to jest? Tak, tuleje się wymienia. Czyli jeszcze gdzieś tam jakiś zakład naprawczy by sobie z tym poradził, ewentualnie. O, pytał pan, czy ten wałek wchodzi prosto w silnik, możemy pokazać, tu jeszcze jest. O, tu jeszcze jest... A, tu jest tarcza sprzęgłowa chyba, co? No to jest tłumik drgań. A, taki dwumas można powiedzieć. No. Tak? Czy nie? No coś tak... Coś na tej zasadzie. To ten silnik co gdzieś nie wiem... Panewka siadła, czy się zatarł, tak? Obrócił się na male. A. No i tutaj jeszcze jest więcej graczy do niego. Tu wszędzie w skrzynkach, maska, chodnica, tunel. Jednym słowem wszystko w totalnym proszku. No. Ktoś rozebrał i sobie dał na luz. Tak, głowica pod maską leży.
Ale ta maska chyba nie jest w takim kiepskim stanie, tak mi pierwszy rzut oka, co? Nie, ta maska nie jest taka tragiczna. Ani jest, widzę, połamana, ani nic. Maska jedyne co, jakie ma uszkodzenia, to ma tutaj o, te otarcia z lakieru, nie? Nie, to tutaj tak by trzeba było pomalować, podejrzewam. Nie, tak, cały czas nie będzie malowany. No, to to nie jest nie problem. Tak, uważam, że nie jest nigdzie połamana, ani nic. Te boki takie, co one mają, też są, bo to leży od tamtego zestawu, co tam stoi. I tu mamy, Mateusz, właśnie ten ciągnik, który macie rozebrane tutaj na części, tak? Tak. I to będzie jako, że tak powiem, dawca. Fuzja tych dwóch ciągników powstanie. No to będzie składak z tego, co tu leży i z tamtego, co tam stało. Bo stąd przyjdzie silnik, stąd przyjdzie kabina. No ja nie wiem, czy cała kabina, czy nie będziemy z dwóch kabin jedną składać, bo chodzi tu o wiązki elektryczne, sami jeszcze nie do końca wiemy, jaki jest plan. Ale ogólnie z tego, co tu leży i z tego, co tam stało, to złożymy jeden traktor. No dosyć ciekawy projekt i ambitny. Dobrze, że macie tyle ciągników, to się na tym też jeszcze będzie podeprzeć, coś na czymś się wzorować, nie? No gdybyśmy nie mieli tego między innymi, to byśmy się tego nie podejmowali, bo no, za dużo braku by było. No tak, to by trzeba by nie mieć, w fabryce chyba. Tak, a dzięki temu, że takie coś leży, no to mamy z czego to kleić. No bo tu jest za dużo jeszcze, bym powiedział, podzespołów, które jest niepotrzebnie leżą, to tak to się faktycznie wykorzysta i będzie ciągnik. Tak, bo to jest wiele rzeczy, które już leżą, nie wiem, 10 lat, czy tam 12, nigdy nie wykorzystywane, tak jak cały ten korpus, co tu leży.